Grand Prix, której liderem jest Rosjanin Jewgeni Klimow, no, a tuż za nim na drugim i trzecim miejscu Kamil Stok i Piotr Żyła. Numer 21 właśnie zapowiadany, Pius Paszka. Jest zielone światło dla Niemca, wystarczy mu skoczyć metry bliżej od swojego rodaka Lajego, aby go wyprzedzić, a zatem ma gorsze warunki wieczne. Wiatr praktycznie oscyluje koło zera, także to są najlepsze, najbardziej sprawiedliwe warunki dla skoczków. 94 metry Piusa Paszkę. No więc zatem, jeśli wierzyć tym przelicznikom komputerowym, to nie powinien wyprzedzić Stefana Laje, ale powinien być w czołówce konkursu na tym etapie rywalizacji. Pius Paszkę przed rokiem wygrał tutaj dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego. Lubi ten obiekt, dobrze czuje tę skocznię.